kolejnym myśliwym Rotrum i... To tak, naprawdę szybki pojedynek. Pojedynczy myśliwi nie mają żadnych szans. To nieważne jak kiepski teren może być, jakie otoczenie wokół nas. Ledwo uniknąłem tej tiranii. Tak, właściwie można go też kopnąć przeciwników, jeżeli jest się blisko nich. To jest taka możliwość. Oczywiście wiemy, że to się jednak wiąże z jakimś ryzykiem, no bo w końcu kto wie, czy na przykład oni nie zadadzą nam ciosy jako pierwsi, na przykład. Tak, tutaj stosujemy ten dopalacz zielonej puszki, który znaleźliśmy. A, kolejny miotacz na szczudłach. Właśnie wpadłem w jego... na jego fiolkę. To chyba jeszcze nie koniec, bo muzyka ciągle gra. A tak, już widzę, tam z kolejnej łodzi. Na kolejnej łodzi jest kolejna dwójka myśliwych motoplumów. Tak, no w tym poziomie w bagnach motoplumów naprawdę nie tak trudno operować od przeciwników. A teraz widzicie tą łódź tam w tle, w oddali? Chce się do niej dostać, jak się składa. Widzicie, ona nas zaprowadzi gdzie? Do tej małej wyszetki, ale patrzcie co tam jest. Kryształki, rubiny, no i oczywiście szmaragd, na którym nam szczególnie zależy. Czyli kolejna okazja dla tych, którzy zbierają punkty. A wróćmy do łodzi, ona nas zaprowadzi z powrotem tam, gdzie byliśmy. Jestem ciekaw, dlaczego nie mogę teraz kamerą w ogóle sterować się z pierwszej osoby? Dobra, wysiadamy tutaj. Zapominamy o łańcuchowych elektroszponach. Tak, to był kolejny myśliwy Rotrum. I to przez niego ciągle tu grała ta muzyka. Też parę czerwonych lumsów, żeby uzupełnić sobie zdrowie. Naprawdę, uwierzcie mi, w tym poziomie nie tak trudno trochę tego zdrowia stracić. I piąty już poziom premiowy. Piąta minigra odblokowana. Okej, ten moment może być dość dziwny, bo walczymy z mrokunami na takim bardzo niewygodnym, przynajmniej dla mnie, terenie, którym są takie kwiatki, które nawet dość łatwo niechcący spaść. To jest niewygodny teren do walki, ale znowu, jeżeli wiecie co robić, to załatwicie tych mrokunów śmiało. No błagam, pojedynczy myśliwy Rotrum, naprawdę nie stać was na nic więcej. Tutaj będziecie chcieli się dostać później. Teraz na razie nie ma wstępu. Więc musicie jednocześnie unikać tamtych pocisków myśliwego i odepchnąć do wody kolejnego opancerzonego Rotruma. Tak, myśliwy da nam zieloną puszkę. 50 tornada. I się wracamy tam, gdzie właśnie chcemy wrócić. No cóż, nie ma co zbyt dużo do roboty. Pamiętajcie, żeby tu zachować swoje tornado. Naprawdę przyda się w walce z... A czy no może przydać się przy walce z tymi mrokomami, którzy tutaj są. Tak, obaj będą się kryli za tym kawałkiem drewna, jednego już załatwiłem. Jak go sprowokować, żeby ustało płetwo? Wiecie, zawsze uderzam w to drewno.
zdominować. No i dalej, na pewno pamiętam, żeby to mi to tak zajęło, żeby to było takie szczególnie trudne. O, już się udało, w końcu. Za nim jest klatka. Obowiązkowa, gdy z niej wyskoczy kolejny Tinsin, ten da nam niebieską puszkę. Łańcuchowe elektrospony znów do naszej dyspozycji. O tak, w ogóle tam na górze jest kolejna klatka, możecie jej teraz nie widzieć. I za tą klatkę dostajemy szmaragd, jak miło. A mamy dopalacz. Będzie ten szmaragd aż 3000 punktów. Około 1/6 tego, co dotychczas zebraliśmy. Dwóch bukserów, żadna mi niespodzianka, żaden kłopot. Okej, na tej wyspie będziemy walczyć z 5 takimi ślimakami jednocześnie. Oczywiście można załatwić tak, tak szybko, jak widzieliście. Załatwienie ich da nam kolejną zieloną puszkę. I tylko, jak pamiętacie, dzięki temu dopalaczowi 5 to nada. Załatwimy miotaty na skrzydłach, a że to była ich dwójka, naprawdę się one, te pięści przydadzą. Teraz taka dwójka myśliwych, którzy chcą się za wszelką cenę przebić do tamtych, przez tamte drzwi. Co tam jest wartościowego, to już kto wie. Tak, te drzwi nam się otworzą. Całkiem luksusowy domek, z tego co widzę, jak na bagna. Niewiele szczęścia i rozumu ma ten, kto czelność ma naruszać mój spokój. Zgotujmy mu gorące powitanie. Otóż kolejny boss w tym poziomie. To jest hrabia Razov. I cóż, walka z nim może być dość długa, jeżeli nie wiecie co robić, albo po prostu jeżeli, no, po prostu się wam wszystko miesza w głowie. Okej, to jest bezpośrednie starcie, tutaj będzie zastrzał co chwila. Kiedy dostanie od nas, będzie właśnie używał takiego ataku szału, będzie strzał we wszystkie strony. Nie uda ci się zbiec! Serio, ten gość ma głos jak pawian. Zjam łasicy. A tym to zbiec? Dlaczego mówisz zbiec, a nie zbiec, czy coś takiego? No to, to śmiesznie brzmi. Nie uda ci się zbiec! Okej, to jest stworzonka, jeżeli nie macie... Albo martwicie się po prostu o zdrowie swoje, że nie macie go maksymalnego, możecie je uwolnić. One dadzą wam w nagrodę w zamian czerwone lumki. Kolejny atak szału. Podczas ataku szału, jak widzicie, hrabia Razov jest nietykalny. Albo przynajmniej niewrażliwy znowu na proste, lekkie pięści. Okej, to nie jest jedyny sposób, w jaki będziemy mierzyć się z hrabią Razovem. Okej, kolejne, już trzecie pod rząd, bezpośrednie starcie. Tak, widzicie też, że hrabia Razov może, a czy potrafi on zniszczyć obiekty, które znajdują się na danym pomieszczeniu. Czasami będzie też tak uciekał przed nami, może nam się udać go dogonić i jeszcze raz uderzyć. Też jest taka możliwość. Po jednym uderzeniu naprawdę przyspiesza. No i raczej potem jest niemożliwy do złapania. Trzeba znaleźć inne pomieszczenie, gdzie on mógłby się pojawić. Tak w ogóle, w tym miejscu. Tutaj zejdźcie na dół, gdyż nie wiem czy widzieliście, tam jest klatka z kolejnym Tinsinem. Właśnie ją zniszczyłem. I kolejny szmaragd, jak miło! O, ale nie trafił teraz Razov? O, teraz trafiłem go 2 razy jakimś cudem. Po prostu był zbyt blisko, okej, to jest... A, im szybciej biegniesz, to jest taki moment... zginiesz.
To jest taki moment, gdzie trzeba kryć się za wszelkimi obiektami w tym w pomieszczeniu. Tak, on strzeli w nas 3 razy ze snajperki. Jeżeli nie zdążymy się gdzieś uchronić, on nas oczywiście trafi. Jeżeli schronimy się za obiektem jakimkolwiek, będziemy bezpieczni. A, znowu trafił. Ja nie mam zamiaru go tam ścigać, po prostu zdobędę trochę więcej zdrowia dla siebie. Nie wiem czy... A, myślałem, że znowu będzie ten moment, kiedy będzie nas strzelał ze swojego karabinu snajperskiego.